27 minuta. Faulowany jest Lewandowski. Rzut wolny Pisz i 1-0. I wiesz, w końcu można tych rzutów wolnych zaprzepaszczać. Akurat dzisiaj zadowolony jestem, że w końcu przełamałem się i wydaje mi się, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej. 12 minut później. Ratajczyk, Kucharski, Ratajczyk i piłka po raz drugi w siatce. 2-0. Chwilę potem Portowcy tracą swego kapitana Jacka Tyzia. Znaczy ja bardzo chciałem grać, bo ostatni raz grałem na Legii 5 lat temu i chciałem zagrać, pokazać się. Wyszedłem z niedoleczoną kontuzją i niestety nie wytrzymałem nawet pierwszej połowy. Czy za drugą bramkę wini pan Majdana? Nie, no nie mogę nic na ten temat powiedzieć naprawdę, bo byłem tyłem, no odwróciłem się, to już piłka wpadała do bramki. No był to dobry strzał. Popełniłem błąd w ustawieniu, bo już są interwencje, to Ratajczyk się tak uderzył, że już w sumie nie miałem już nic do powiedzenia. Spodziewałem się silnego strzału w róg, a nie loba na ten. Tuż przed przerwą wyborną sytuację zaprzepaszczają Kucharski z Lewandowskim. Zaś na trybunach wychodzi do Burt. To wszystko będzie bardzo drogo kosztowało, zarówno grup, jak i was później. Będą droższe bilety, nie róbcie tego. Trzecia minuta po przerwie. Zamieszanie na polu karnym Pogoni. Piłka trafia do Lewandowskiego, który strzela 2500 bramkę w polskiej lidze. 3-0. 10 minut do końca. Podbrożny i 4-0. Dwie minuty później. Rajd Pisza. Podanie do Wieszczyckiego. I 5-0. Taki wynik pozostaje do końca.